jeśli ma możliwość. Zobaczmy. Teraz podrzucony Lemonation. Jeszcze raz podrzucony Lemonation. Arrow wyrzucony. Arrow jeszcze przyciągnięty. Tylko mu używa w swojej zonie, ale nie wiem, czy to jest najlepsza opcja. Jeszcze Zeke tutaj. Oczywiście Dardoch zgarnia GR-ką. No i to będzie double kill. Bo nie powinien już w tym momencie klikać teleportacji. Ładuje sobie oczywiście bestię. A to jest 2000 HP na Infernalu, wejście tutaj od Dardocha. Za chwilę Erka powinna być zagrania. Dardoch coraz mniej HP, Dardoch, czy on to przeżyje? No tutaj bardzo ładny ultimate od Phoenixa, stunuje trzy osoby chyba. Jeszcze Huni poprawi tutaj bardzo ładnym stunem dwie osoby i to będzie masakra. Echo Fox, kolejne fragi na ich koncie, double kill. Czy to będzie triple? Jednak nie, ale wystarczyłoby. Gdziekolwiek. Nikt nie może nic zrobić aktualnie. No, tam choć wejście teraz na plecy Alteka, jest tutaj Adrian, jest teleportacja. Jest tam Arrow, Akadian i Zeke. Zobaczmy ultimate od Zeke'a zarzucony, Lemonation teraz jest dojeżdżany, zestunowany. Jest Huni, to jest bestią, która się właśnie skończyła. Altek zgarnia killa, no i bez problemu. Tak, wiesz o tym, że już wygrałeś, to dobre R. Ale moment, bo Phoenix. Zobaczmy. Trzech zawodników. Phoenix będzie ganiał, no, ale też ma sporo obrażeń, więc musi tutaj Optic Gaming uważać. 5 na 1. Phoenix dojechany. Klęs użyty. Flashuje za ścianę. Jest tam Akadian. Phoenix, zobaczmy, czy się odwróci. Akadian go bije, ale jeszcze Phoenix jeszcze zgarnie killa. Co ten zawodnik robi? Naprawdę niesamowita bestia. Poe. Dardoch. Na pinka. Przeskoczy tutaj na Elimination. Będzie podrzucony. Jeszcze przyciągnięty Zeke. Zeke coraz mniej HP, ale to jest małka, więc ciężko będzie go zabić. Huni ma bestię, Huni jest dojeżdżany, coraz mniej HP, Huniego Arrow, ale się tutaj rozpędza na ten koreański zawodnik. Adrian musi uciekać, Dardoch wyskakuje, no i po, zgarnia killa. Ale w międzyczasie nam idzie. Okay, teraz bez Adriana i walczył chyba o tego Infernala, choć w sumie zobaczmy Dardoch. Napinka wejście od Dardocha, Dardoch coraz mniej HP, Dardoch może tutaj smeltowany. Dardoch upada na żelki. Altek się tutaj rozpędza, nam zegzostowany, zrutowany, Altek coraz mniej HP, zjedzony przez Lemonation, to jest szansa Optic na to, żeby powrócić, shutdown dla tutaj Arrowa, jeszcze Phoenix będzie dojechany, zrutowany, coraz mniej HP tego zawodnika, Akadian flashuje za Phoenixem, jeszcze shield użyty, no i upada Phoenix. Echo Fox stara się to strołować. To jest to tak sprawdzone przez Ziga, jest tam Akadian, Akadian teraz będzie musiał się wysilić, no ale to jest Kalista, która powinna zabrać, jednak Akadian zgarnie tego na szara, jak to jest możliwe? Masz Kalista. Zdobany Akadian, jest tam Arrow. Bo nie ma jeszcze swojego flasha, że chyba po niego używać. Jednak nie, nie decyduje się tutaj na flashowanie. Altek zachodzi razem z Phoenixem, rzuty ultimate od Alteka. Wrzucony Brown, Adrian podrzuca Elimination. Arrow może przyrzutować, ale troszeczkę nie ma zasięgu. Więc rzutuje się do Adriana, jeszcze wejście tutaj na poe zdecydowany, zmasakrowany przez Huniego. I to jest koniec tego meczu. Jeszcze Akadian wybucha. Skoczy nam Dardoch, double kill dla Huniego i... No to prawda, anihilacja. Gierka mogła być 15 minut krótsza, no 10-15 minut krótsza. Ale koniec końców wygrali. Patrzyli na Shore i Eldera. Bo na pewno do 6 levelu Ryo będziemy musiał zmienić na klęsę tego Ignite. A Frumu, dawaj, musisz. No musisz. Czy? No bij w ten dzwon. Będzie walnie w dzwon. A Frumu jest. Tam widownia czekała tylko właśnie na to. No i to jest piękne. I o to chodzi. Zobacz. No tutaj na bocie wejście ofensywne do Frumu, przerzucony Sven, Sven coraz mniej HP, on ma jeszcze swojego flasha, ale dostanie teraz stuna, będzie podrzucony od Meteosa i pierwsza krew wpada na konto Cody Sana. Pięknie, a Frumu to tak dobrze zagrał. Ale a Svena, Sven klęc użyty, ma swojego flasha, Chain of Corruption jeszcze dorzucone, by tutaj zatrzymać przeciwnika, ale Sven musi flashować Erkę od Someday'a trafiona, czy wystarczy obrażeń? Chyba nie, Someday musi uciekać, no ale zamknięty teraz przez trzech zawodników. TSM, Someday coraz mniej HP, troszeczkę się jeszcze poleczy, no ale tutaj nie wystarczy, jeszcze Sven musi tutaj się wydostać, bo Someday chciał go zgarnąć. Teraz zobaczmy, bywa się na Miffiego, Miffy coraz mniej HP, shield użyty, odwrótka w Meteosa, Meteos flashuje, powinien uciec, Kataklizm cały czas dostępny od Meteosa, ale tutaj Meteos za chwilę upadnie, Kataklizm, dwie osoby zagrane, ale to jest tylko Kataklizm, by zatrzymać przeciwnika. Hundred Thieves jest w stanie na to odpowiedzieć, 2000 HP na naszorze, Cody Sun może się odpalić, Sven w nie najlepszej pozycji, Ryu podchodzi, Sven dostaje stun, ale bardzo ładny klęs w czas, no i Sven to powinien przeżyć, Someday coraz mniej HP, naszor oczywiście wpadł na konto, Team Solomid, i to właśnie Team Solomid teraz nadjeżdża, Frumo nie ma swojej erki, jednak ma, ale upada. Nie na długo. Powstrzymać trochę do niego One Hot Thief, zabrać sobie turret. Hauncer jest dojeżdżany, że to ultimate właśnie od niego, ale tutaj Bjergsen przylatuje z pomocą, no i jeszcze zabija Meteosa tak po prostu. Och, Cody za swojego QSS-a, Cody jeszcze próbuje walczyć, ale to jest 5 versus 3. Chce kończyć.
TSM prawdopodobnie będzie chciało to zakończyć. Zobaczymy, czy im się to uda. Tylko i wyłącznie Nexus teraz pozostał żywy. Jeszcze wejście od Countera. Mega ofensywne, ale Sunday może to poczyścić. Jednak upada i Cody Sun rozpędza się. Nam flashuje do przodu. Coraz mniej HP na Nexusie. Miffy upada. Mikey Young chyba jednak to zamiecie 100 Thieves obronią. Wchodził. Elder Dragon jest zrobiony. Użyty Ultimate Dot. Ryu. Zawsze też przewaga tutaj 100 Thieves jest taka, że mogą sobie sprawdzić tą merką. Andrejo teraz podrzucony, Cody Sun, nie ma flesza, nie ma heala, ale użyty Scimitar będzie chyba z tego wyjście. Afrumu dojechany, zestunowany, nawet na RC, zmasakrowany, bez szans tutaj Afrumu na ucieczkę. No i Ryo za ścianą, chyba tam chcieli walczyć zawodnicy. One Heart Thieves, Cody Sun podrzucony, nie ma swojego QSS-a. Cody Sun egzystowany, ale będzie w stanie zabić Miffy'ego. Miffy za chwilę upadnie, Miffy jednak cały czas żyje, Cody Sun nie dobił go. Hunter ma ileś HP, Mikey również musi uciekać. Cody Sun, czy będzie w stanie to zrobić? Jednak nie. Czemu nie dobił Miffy'ego? Tam jeden autoatak zabrakło. Właśnie zawodnicy One Heart Thieves chcieli się bić na Eldera, no na Shora. Ach, to było tak niepotrzebne, ale TSM idzie po zwycięstwo. Jeszcze chcą tutaj punkty. Zafrumu, czy fantazy punktu oczywiście, i Nexus zniszczony, TSM i zwycięski mit, tam aż nawet tańczy. No ładny mecz w wykonaniu TSM, ale też będziesz 100 miał stopwatcha przez tą gierkę. Nawet nie używam. Trzy razy pod rząd było, nie? Czyli dwa razy. Haj, ofensywa. Ale zobaczmy. Tutaj wejście oczywiście ofensywne od X-Miffy'ego. Ratuje sytuację. Pobel teraz opany w kataklizm. Jest RK Galio, jest Zonia, więc kontrakt. Czy on to przeżyje? Jednak first blood wpada na konto Pobeltera. Jeszcze Tarik ratuje sytuację. Leci od niego ultimate. No i haj upadnie. No bo jak on ma to przeżyć? No, o, tych Pobeltera jeszcze szuka opcji. Ale Pobelter zabija właśnie jego. Nawet już botlane ruszał się w tamte rejony. Tak jest, no na pewno nie chcę tego Rifta oddać, bo oni by chcieli go zgarnąć dla siebie do przewania. Teraz Defty razem z Matem. Ultimate nie trafiony od Mata, bardzo nie byli, to odskoczył. Dojeżdżany Oleg, RK procnęła, ale czy to wystarczy? Zagrany stun, zagrany flash, Oleg coraz mniej HP, jeszcze się leczy. Shield zagrano do Lecha, Oleg to przeżył. Jest tutaj wejście na Deftiego, Defty mała ilość HP. No Impact ciągle zabije, Impact coraz mniej HP, za chwilę może zginąć, zestunowany Impact, jeszcze jedna autodag od Deftiego, wystarczy by go zabić, jednak wejście od X-Miffy'ego, poczyści sytuację razem z Double Liftem, to będzie triple kill, jednak nie, Azir tam zabrał. Oddali dla Azira, ale tam... Masz trud nam idzie spuszowany. Prawda. Próbujemy teraz wejść na bota, zobaczmy, jest tam kontrakt, będzie dojeżdżany Defty, użyty ultimate od Tarika, powinien poratować sytuację, jest tutaj high, no ale złapany Defty, złapany mat i to będzie miazga. Czyszczonko, czyszczonko. Triple kill dla Pobeltera. Będzie kuu, jednak nie. Double Leaf zabrał kwadrę. Miffy wskakuje, no ale tutaj też nieprosto się tak. Oj, Lorlo. Za chwilę będzie odpalona, jeszcze kataklizm zagrana, ale Pobelter ratuje się swoją merką. Zach bardzo ładnie wyrzuca Haja. Haj tutaj musi flashować do tyłu. Jednak upada nam kontrakt. No i Pobelter bardzo dużo obrażeń. Jeszcze RK od Tarika. Turret będzie zabrany. No i Team Liquid leci po zwycięstwo kolejne. Oj, kogo wyłapany, Defty jest martwy i rzeczywiście to już powinien być koniec. High też powie bye bye. Wow, wow, double lift. Trochę ulajta on tutaj zrobił, zestunowany, jednak to double lift przeżyje. Bardzo się poczuł, ale będą mogli zamknąć w 26, 7 może minut. No bardzo szybko tutaj zawodnicy Team Liquid wygrali ten mecz. Spodziewaliśmy się szybkiego meczu, ale właśnie, czy aż tak szybkiego. Golden Guardians aktualnie bez formy. Całkowicie nie radzą sobie. Oj. Spotkanie dwóch dżunglerów. Spotkanie pierwszego stopnia, wejście od Liry. Jest tam Smoothie, Smoothie podrzuca swojego przeciwnika. Będzie stun, bardzo ładnie, odrzucił go orzeszkiem. No i tutaj Lira nie przeżyje. Stopwatch, ale to jest beznadziejny stopwatch, no bo co on zrobi potem? No, Smite jeszcze pomógł tutaj Red Buffa im zrobić. Ajajaj, Lira. Shora do samego końca, ultimate do Gangplanka, by lekko pobijać przeciwników. Próba walki, jest teleportacja na plecy od Solo, ale ta teleportacja powinna być przerwana. Jednak złapany Kog'Maw! Jest zagrany stopwatch od Snikiego, będzie musiał flashować przez ścianę. No i tutaj Cloud9 powinno się chyba wycofać. Nie będą?
Clutch Gaming teraz podejście. NA Krzak, wejście z Smoothiego, dwie osoby złapane, leci ultimate od Tarika, powinien poratować jednak Apollo, jeszcze żyje, no ale za chwilę upadnie. Jensen zgarnia killa i załęcie Cloud9 rozpędzają się teraz i Clutch Gaming będzie rozjechane. Lira upada, to jest double kill. Czy bez TR-ki będzie fight? 4000 HP, 3000, wyrzucone w tym momencie Lira i zberstowane bardzo szybko. Elder Dragon, leci ultimate od Tarika, tylko czy to poratuje? Zobaczmy, walczy solo z Lycrisiem, solo musi flashować, Lycris za nim flashuje, solo upada. No, ale tutaj Feby zabił koga. Zabił koga, to jest szansa, Clutch Gaming, double kill dla Febivena. Tutaj może być triple kill, Jensen musi flashować, bardzo ładna R-ka, zatrzymuje tutaj Lirę. Jensen, więc jedyne co mogą zrobić za więcej Cloud9 to po prostu skończyć grę, leci ultimate od Gunplanka w Jensena. Wejście teraz w solo, Smoothie wszystko tankuje i chyba wejście po Nexus, po prostu sneaky. Bez problemu zgarnie Nexus. GG, well played. Cloud9 wygrywa po długiej batalii. To nie była prosta batalia, to nie było proste. Jeden sub dzisiaj. Nie ma subów, nie ma NA. GG, well played. Do widzenia. Czekaj, czy ta strona mi się zawiesiła? Składy raz jeszcze pokazane. Co tu dzisiaj? Jednak upada nam Shrimp. No i stąd również. Czy on upadnie? Ignite, czy go dopali? Stąd chyba to przeżyje. Wyrzucony tutaj przez Biofrosta. Kane, Flame mocno się odpala. Był ultimate od Zirana na Rainovera. Rainover zeslowowany jeszcze na autach. Będzie stun. Czy wystarczy obrażeń? Flame i jeszcze tam bumerang? Dorzuci? Aj, nie dorzucił. Darshan ledwo przy życiu. Tam jeszcze na plecach. Waltartel. Zabija. Tak jest. Jeszcze Flame tutaj dobija. Bajfrost też. Teraz mecha po tego zawodnika. Stun trafiony. Flame tutaj czołg go dobije. Jest heal zagrany od Stixeya. Jeszcze ultimate od Shrimpa, ale Biofrost żyje. Stun nietrafiony. Shrimp jednak był w stanie go dobić. Darshan coraz mniej HP. Bardzo ładny ultimate od Huchiego. No i Darshan. Jeszcze Oriana zerką. Darshan zgarnia Flame'a i to może być. Nawet... Jeszcze Kind powinien upaść, że to bomba. Nie ma czas, ale jednak R-ka od Stixeya dokończyła dzieła i turret. I coś sobie tam zagrać, także to spoko opcja, ale takie normalne to nie bardzo. Teraz wejście na Kina. Bardzo ładny kataklizm, on nie ma swojego flesza. Kin zamknięty, ale nie ma obrażeń, żeby go zabić. Stąd coraz mniej HP, Stixey zaczyna się rozpędzać. Stixey flashuje do przodu, jest ładny kill. To będzie double kill? Nie, jednak Rainover dobija. Kin tam jeszcze żyje, będzie gonił Rainovera, ale to był jeden za jeden tak naprawdę, bo... No, Stixey z tym przyspieszeniem mocno obija. A FlyQuest musi raz za porządnie wejść. Oni nie mogą tak sobie połkować. Teraz wejście od Biofrosta na plecy. Kin podrzucony. Kin to jest dojeżdżany, coraz mniej HP tego zawodnika. Bardzo ładny kataklizm. Dwie osoby złapane. Czy będą obrażenia? Stixey masakruje. Flash do przodu. Stąd jednak ucieknie. Stixey jest oczywiście. Znowu tak ledwo. Zabrany, nadchodzi stąd, Waltartel, jakiś W do przodu, Stixey zeslowowany, jednak tutaj QSS zużyty, tam Scimitar, który daje mu oczywiście przyspieszenie, zagrany heal, ultimate Gunplanka troszeczkę pomoże, Stixey z ultimate zużyty na niego, no ale tutaj chyba to i tak mu nie pomoże. No i tak rozgardą, i tak upadnie. To był Bomberman, o, Biofrost. No, Biofrost zejście Waltartra, wrzucony w ten ultimate od Gunplanka, ale cały czas Biofrost full, oczywiście Waltartel full HP. Stixey zaczyna się rozpędzać, lecą dwie bomby, pan ultimate od Oriana, ale Stixey cały czas walczy, Stixey na froncie, jeszcze shield bardzo mocny od swoich teammateów i to będzie chyba cleanup. Biofrost, co za teamfight, Flame upadnie, RGA, więc na chwilę jeszcze wróci do życia, ale no raczej długo nie pożyje. Tak jest, ale Tartel jeszcze walczy, zobaczmy Stixey, wyrzucony R-ką, ale Huchy cały czas walczyć, ale jego drużyna nie chce walczyć, to jest duży problem. FlyQuest musi w końcu zainicjować. Shrimp musi no tutaj jakoś odważniej. Teraz wejście w Stixeya, zostaje ultimate od Zilana. Stixey, jest TR-ka, która procnęła. Teraz Flame, za chwilę będzie bestia, będzie wejście w Stixeya. Jednak nie, Flame nie decyduje się na jakieś ofensywne wejście z tą bestią, choć za chwilę powinien jakiś flash do przodu może? Oj! Stunowany. Tartu. Upada Biofrost, White Tartle, czy on to zrobi? Jednak również upada White Tartle. No i to jest szansa CLG na to, żeby wygrać ten mecz. Stixey cały czas żyje. To musi być koniec. Czekaj, Flame upada. Kin i Stunt nie są w stanie tego zrobić we dwójkę. Mimo, że tylko czterech zawodników CLG dostępnych. Ale tyle minionów tutaj będzie wchodzić do bazy, że same miniony by to nawet skończyły.
CLG. Kolejne zwycięstwo w tym tygodniu. To im daje 3-3. Profesjonalizm.